niego, gdy słyszałem sygnał straży i widziałem, że coś się zdarzy. Raz w życiu podpaliłem coś na dużą skalę. Nie przejmuję się tym wcale, nie miałem jakieś żale. To była radość dziecka, teraz gdy dorosłem, wiem, co to znaczy. Wiem, jakie zagrożenie mogłem zrobić. Tak to jest, żyjąc nie wiedzę, będąc mało latem. Ten zawód czasem bywa bezlitosny. Ludzie ratują ludzi i to im się nie nudzi. Choć nie jeden przed tym się ubrudzi, kocha to co robi. Chciałbym, by każdy w sobie ogień miał, jak oni gdy ruszają do każdej akcji. Nieważne, czy to fałsz, ważne jest zaangażowanie. Potrzebne do tego akcesorie, to i jest branie. Jest wyjazd na pola, ulice, domy i mieszkanie. Czasem tak bywa, czasem tak jest. Podziękowanie dla tych, którzy są gotowi ode wszystko dla losu każdego z nas. Jest to wspaniały zawód, ale i trudny. Nie bądź przy tym smutny, jeżeli tobie nie pomoże. On daje siebie wszystko, co może. Gdy sięgam, pamiętam wstecz, myślałem długo nad tym, co to było za widowisko. Wystałeś pośród ognia bez wody, w tym nie było rodzica zgody. Mam nadzieję, że nowe pokolenia zrobią wszystko, by uniknąć niepowodzeń. Ja dziś stoję na straży i gdy słyszę ten sygnał alarmowy, z dumą patrzę na tych, którzy kochają to, co robią. Czasem sam się zastanawiam, czy nie wstąpić do tych zali. Dużo w tym ćwiczeń, zostanę przy rymowaniu i podtrzymuję na duchu i myślę, że nie jednego tym przekazem motywuję do działania. Wyruszyłem do akcji, ja pamiętam te kartki, które w dłoni mi palili. Było gorąco, a ja nieodczytany. Wyruszyłem do akcji, ja pamiętam te kartki, które w dłoni mi palili. Było gorąco, a ja nieodczytany. Nie zapomnę tego, gdzie załączył się pierwszy stopień na dużą skalę. Obsługa centralki była jednym sposobem na opanowanie emocji. Patrzę w te monitory, nie widzę ognia, widzę wrzątek wody. Jako dowódca powiadomuję władzę i niech ktoś mi tą drogę wskaże. Wykonując tyle telefonów, dałem sobie radę. Zachowują zimną krew, to podstawa. Ewakuacja nie była potrzebna, choć zamykały się korytarze. Braku prądu, drzwi się zamknęły. Zostałem sam z tym, uratował mnie spokój i podziękowanie od tych, którym pomogłem. Było ciemno, a latarki były lekarstwem. Klapy poszły w górę i wtedy już wiedziałem, że 12 tysięcy mogłem być w plecy. Wyruszyłem do akcji, ja pamiętam te kartki, które gnoje mi palili. Było gorąco, a ja nieodczytany. Wyruszyłem do akcji, ja pamiętam te kartki, które gnoje mi palili. Było gorąco, a ja nieodczytany. Robiłem wtedy opór, nieprzyjemnie się patrzy, jak widzisz ludzi w busie, a ich przygięta tu z prądem, pytając, czy wszystko okej. Dzwoniłem po nich, szybko przyjechali, szybko rozstawieni ludzie, uratowani. Po tym wszystkim parę tygodni później dyrektorzy centrum nie chcielibym odchodził. Podziękowałem za miłą współpracę, bo znalazłem lepszą pracę. I choć odwiedzam tych ludzi, oni dalej mnie pamiętają. Z dobrej strony, z różnych narodowości, poradziłem sobie z służbą celną, poradziłbym sobie z ogniem, który nam towarzyszy. Czasem myślę, że zmiana stanowiska czym nie lepszym od tego, co wcześniej przeżyłem. Tak, od tego, co wcześniej przeżyłem.